powoli wyjeżdżamy z Łodzi. Kierujemy się na Wiśniową Górę. Dobra, zjechaliśmy z asfaltu. Las Kraszew. Po prawo Wiśniowa Góra. Za nami Andrespol. A teraz lecimy w kierunku Rybakówki. Następny przystanek Rybakówka, a potem będziemy kierować się już na Ldzań. Końcówka Lasu Kraszewskiego trochę postraszyła błotem, ale już jest bahaja. Cichutko, aż miło. No nie ma tak sobie dobrze drogę wyznaczyć, nie? Zajebista ścieżka. Mieliśmy małe nieporozumienie. I musiałem niestety przejść przez taki kaszczy, że aż głowa boli. Piękna szutróweczka. Można lecieć. Duszyński Stonehenge i czas na kanapkę. Pojedzone, bierzemy rower i jedziemy dalej. Już się chyba naładował w tym miejscu mocy, nie? Taki prawie jak elektryk. W życiu bym tej ścieżki nie znalazł. Cyk, BMK łyknięta. Sprawę. Makieta samolotu Łoś, zestrzelonego przez Niemców w pierwszych dniach wojny, 4 września. Ale zobaczcie, to wszystko były młode chłopaki. Najstarszy, młodszy ode mnie. Kazimierz Żukowski, 34 lata.
Sami młodzi chłopcy. Kierunek Rdzań. Za pół godzinki powinienem tam być. Może nawet trochę mniej. Zobaczymy, jak ścieżka będzie wyglądała. Na razie jest bardzo przyjemnie. No i czy ten las nie jest piękny? Dobra, to. Super futerek. Piękne widoki. Aż chce się kręcić. To jest wspaniałe. Ale rybek tam pływa. Elegancki singielek. Tylko trzeba na korzenie uważać. Mogilno małe. Co się zaczyna dziać? Jest i to, co lubimy. Biała droga. Jezioro Biechany. Bidony zatankowane. Żyjemy dalej. Czas goni. Fajnie by było za 2 godzinki być w domu. Byłoby miło. Właśnie będę miał nagrodę. Jak będzie. Tak mi się pić chciało, że normalnie wysymuliłem go taki menel w 30 sekund. Masakra. Setny kilometr. Za chwilę znowu zjeżdżamy z asfaltu. Przejeżdżamy pod S8. Wola tu. I cały szukamy brzuszki w prawo. Ale ładnie. O, już nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony miałby tutaj szuterek, ale położyli asfalcik. Pomalutku wyjeżdżamy z Cawerowa, jedziemy w stronę Stawu Stefańskiego i cóż, będziemy pomału kończyć relację, bo w samym mieście to już nie ma sensu nagrywać już. Witamy w Łodzi! Muszą być dziwne, nie? GoPro teraz użyję.